Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy razem wy. Jest ze mną cukier. No siema, wreszcie jest. No wreszcie przybył. Nie wiem skąd on tu się tu znalazł. Dragon 9919. Dzień dobry. No i Quell. No i Alex. Powiedziałeś, że gramy w Synergy. Powiedziałeś, witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy wy, koniec. Zagrajmy razem w Half-Life 2. Teraz to się możesz. No dobrze. No i Alex jeszcze jest. A czemu? To nie można iść, to chyba tędy trzeba iść, no, nie? No tędy, no bo tam ktoś mnie popycha. Oj! Oj! Światło zgasnęło. Jak Nightmare House 2, ty. Kurde, weź bez kit. Nie przypominaj mi tego nada. Chociaż i tak, Underhill był gorszy. Underhill był zdecydowanie straszniejszy. Full. Muszę kiedyś jeszcze raz próbować przejść Underhilla. Ale ja wiesz, ja poczekam, aż już wyjdzie pełna wersja. To poczekasz sobie z 3 lata. Bo dopiero epizod drugi wychodzi w marcu. No to poczekam do niego. Co to jest, kurwa, Underhill? Jest taka fajna modyfikacja, która tak naprawdę składa się z dwóch modyfikacji, z dwóch etapów. Jeden, latasz sobie po domu, coś a la Simsy, żyjesz sobie i tak dalej. Odkrywasz tajemnicy domu bardziej niż żyjesz sobie, no. Bo tam z jedzenia, ze spania to tam nie jest za dużo. I możesz tam na przykład... Co ona robi? Patrz, jaki błąd. Ona tu wpisywała niby na klawiaturze. Spoko. Wpisywała w drzwi, no co, nie pasuje ci? Taka technologia. Aha. No i tam chodzisz tam do świata snów i tak dalej. Jest tak zwany drugi etap gry, gdzie sobie idziesz do roboty i normalnie pracujesz jako antyterrorysta. I tam już nie ma straszaków. Po prostu się bijesz. I to w bardzo fajnym systemie. Praca jako antyterrorysta nie jest zbyt normalna. Znaczy no wiesz, no nie ma straszaków czy elementów takich, wiesz. Znaczy są elementy nadprzyrodzone, ale to nie takie, o których można by myśleć. Ogólnie bardzo ciekawie się zapowiada, nawet jak prologa przeszedłem, to naprawdę bardzo fajna sprawa. No uwierz mi, jakie tam wszystkie tajemnice domu odkryłem, które były dostępne. Modern Warfare 2 też jako prolog się zajebiście zapowiadał. A wyszło jak wyszło. Hati. Ale to była gra, nie modyfikacja. Ja wiele bardziej zawsze wierzę w modyfikacje, niż w gry. A ja nie wierzę nikomu. Nawet sobie. Dobra, Alex, otwieraj. Zabij cukę. Ta też powinna dostać po dupie. A ty. To było w potlice. A ty. Dupsko. Ale wolę Alex. W dupsko. Gadu, pierdu, ja chcę iść dalej, zajbijać. No ja też. Chcę mi się zabijać. Ja! Pięknie. Boże, schrzaniłeś jak zwykle. Czemu ja? Nie fałszuj. To cukier miał dokończyć. Quell chyba, nie? No Quell. Quell miał ostatnie słowo. Chce mi się zabijać. Ja, pięknie. No. No. Ej, wcieli mnie. Ja teraz siorbię zupkę, więc. Siorbaj zupę. Quell, super. Dragon, co? Jem, co? Super Vivon. Coś mi się wydaje, że to będzie przesranie teraz. Jeszcze no troszeczkę. Jeszcze ej, ten laser nie prądzi. Mam pomysł. Ustawimy wieżyczki tak chamsko w jednym miejscu. Wieżyczki sobie bez problemu poradzą, a my będziemy obstawiać inne. Po jednej osobie. Dobra. A to jeszcze trochę. Mamy 4 wieżyczki. Więc można by je obstawić tutaj. Tutaj chyba jest najlepsze miejsce do obstawienia tych 4 wieżyczków. A Quell chociażby będzie bronił tego, ja tego. Nie no, i Jagged i Cukier też po jednej stronie. Tędy nie wychodzą, ty. Co? Trendy. Tędy przecież nie wychodzą. To jest Synergy, Cukier. Aha. No dobrze, no to... Się no trzeba jest. Wszystkiego spodziewać. Niestety. Dobra, ty wy się tam w trójkę kurwa, podzielcie. Kurwa, może mnie zablokował. Wy się tam w trójkę podzielcie między tymi. Spieczaj, ja tu wieżyczkami się będę bawił. O. Jest. Murzyn mnie zablokował. Co wy na to? Co? Kurwa, mówić coś do was. Nie słuchałem, byłem Murzyna, który mnie zablokował. No właśnie wiem. No ja mów. Też wiem. No mów, słuchamy. Ja się będę bawił z wieżyczkami tutaj, oto w tej jopie, a wy się tam podzielicie. Tak wyjdzie w poraniu, że każdy będzie robił to, co będzie robił. Dobra, zobaczymy. Nie. Nie wiem, ja będę biegł jak kurczak bez głowy, napierdala do każdego, kto będzie zły. To się zawsze sprawdza. Zaraz Murzyn wybuchnie. Murzyny nie wybuchają, tylko zbierają bawełnę.
Przepraszam, że byłem nasistowski, ale lubię wredne kawały. Pojedziecie na płatku. Pa, wybuchnie. Pff, takie flaczki. Myślałem, że coś fajnego, jakieś efekty, oni sobie po prostu zniknęli. Dawno tego chłopaka nie grałem. Myślałem, że takie flaczki polecą. Flaczki cię... Dupuj go, ona go take'em. No może by już otworzyła te wieżyczki nam. To się będzie fajnie portal, że tak tutaj mam odpalał powolutku. Dobra, są wieżyczki. Wieżyczki, łapcie. To ustawiamy je w jednym miejscu chamsko. W którym? Tu? Tu, tak. Nie tak blisko, tutaj tak mniej więcej. No, dobra. Później trochę dalej to kombinaci będą na nie za bardzo zwracać uwagę. Jacy kombinaci? Co to takie odgłosy? Ja jestem metalowy mordulec. Co jesteś kombinat? Jestem kombajni. O, granat. Kurde. I chuj! Szybko podnosić. Żołnierze kombinatu, a nie kombajny. Chciałbym ci powiedzieć tłumaczenie. To są kombajny. Kombajny. Sam jesteś kombajn. I zestaw żniwny, kurwa. To są glebozgryzarki. To są tekstury z portala, czy mi się tylko wydaje? Uważajcie. Na ścianach. Cukier, profesjonalisto, oceniaj. Ale że co? Tekstury z portala, bez ściany. Tekstury, no, pomieszczenie z portala. Dobra, jest wieżyczki sobie radzą z tego co widzę, to tam możemy obstawiać jedno miejsce. Będzie pięknie. To co, oni tylko z tych dwóch miejsc idą? Na razie tak. Nie. Ale fajnie! Gram kręgę. Tu się już dostają, dobra. Wow. A to nie brońcie tam ludzie. Tam tylko jeżeli się zaczną wieżyczki przewracać, bo tak to jest bez sensu to. Ja patrzę wszędzie. No to właśnie źle. Musimy patrzeć w jednym miejscu. Chodź cukier, chodź. No jakbyście... umrzył. Wow. Jakbyście nie patrzyli tam, gdzie ja jestem, to by było troszkę ciężko. Tyk. Ła. Dobra, dajemy radę, jest git. No, człowiek git. No teraz Quell. Ja to ja byłem na początku zasady. Jeżeli zasady! Gronot! To jeszcze raz. Człowiek git. Jeżeli zasady! I nie spraje! To może wszyscy razem, naraz, 3, 4. Człowiek git! Jeżeli zasady! Nie spraje! Każdy swoją kwestię, naraz. Aaaa! 4. Człowiek git! Pierdoli zasady! Ale że jest frajer! Jesteście chujowi. Najlepszy. O, umrzyłem! A może człowiek git nie jest? Patrzcie, zmarł. Frajer! Sprawie na miejscu, to dzięki za info. No weź, przecież wieżyczkę! Ja mam ammo! Kłem, co żeś narobił? Myliło mi się, że na prawym się przycelowuje. To nie ta gra, to nie jest Call of Duty. To nie jest każda inna normalna gra, w której się strzela. No, jest wiele gier, w których się nie celuje. Nie na przykład? Serious Sam? Ale w trójce już się celuje. No w trójce! Wiesz kiedy trójka wyszła? Niedawno. Kiedy Half-Life 2 wyszedł? Troszeczkę dawno temu. Nie, wcale nie. Mniej więcej wtedy, kiedy Serious Sam 2, z tego co pamiętam... Tym razem to nie ja. ...się celowało. To jest troszeczkę starszy od Half-Life'a, nie da się ukryć. Kurde. Ło! Koleś git! Ło! O! Umyżyłem. Ginę. No i Quell tak lata, taki czerwona morda wnerwiona. Po prostu świetnie to wygląda, świetnie. Przecudnie. 2% życia. 49 i 24 pancerz. Wieżyczki podnieść. Nie, umrzemy, mówić. Umrzemy tutaj. Ja już umarłem. Umrzemy, ja też zaraz umrę, mam 9. Nie żygiej! Schowaj się. Też nie żyje. Cukier, musisz przetrwać. O, siedlę. Schowaj się. Jeżeli nie przetrwasz, to bieda. Schowaj się. No to się schował. Ale... Schowaj. Cukier, chowanie polega na tym, żeby próg cię nie widział. Nie widział! Mam czarnego screena. No ja też mam. No też mam. Żyję! Ponownie! Ja pięknie! Dobra. Chyba portal się zaraz naładuje. Mi się wydaje, że jest od początku. No.
Chyba cię zabijowili. Bez kitu! Nie, nie mogli mnie zabić. Trochę to dziwne. Zabili Alex. Alex. Aaaa. Alex nie da się zabić. A jednak, no rzeczywiście. Ej, otwórzcie, ktoś pucha. Co otworzyć? Ktoś puka, nie słyszałeś? Wiecie co, dajcie jedne wieżyczki tam, o, bo tu było... Nie. Tak, jeżeli tak, tu będziemy kampić, to będzie dobrze. Nie. Jeżeli tu tylko będziemy kampić, to będzie dobrze. Dwóch na przykład z tej tu strony... Tu jedna wieżyczka będzie. Dwóch z tej strony... Nine, das ist very sehr bad idea. Dobry, secher? Dobry. To znaczy sehr? Sehr bad idea. O, boom headshot. Coś ich tutaj, te modele się lekko pierniczą, bo czasem nie mają animacji. Ja sobie tutaj postoję i tutaj będę bronić, będzie pięknie. Jo, pięknie. Skuszy ci przykuszę. No i schował się, ej no, chamsko, nie wiedziałem, że tutaj kombinaci potrafią kampić. No, nawet wiesz, w Garry's Modzie tak mają. Dobra, to ładnie idzie. Nie żyjowuję. Przeżyjesz, hehe. Nawet ładnie to idzie wszystko. Teraz. Pamiętajcie, że Alex musi przeżyć, musi mieć broń wszelką cenę. Bo co? Za wszelką cenę, bo jest droga cena. Suchor. Cena całkiem idzie teraz w dobrej cenie, co ty gadasz? Przebili się. Gdzie? Sytuacja opanowana. A, wieżyczka padła. Niech ktoś postawi wieżyczkę. No nie mogę, bo rzeczy są... O, dobra. No. Alex, sum dupę. Gdzie jest wieżyczka? Wieżyczka znikła. No tu jest. A, granat! Mówi się, ruszaj dupą. O. Ty to, tylko. No, pomocy! Pomocy! Umrę! Już. Marłem. O, o. A kto umarł, ten nie żyje z tego zgonu. Czemu one nie chcą się postawić, no? No już. Czasem na Synergy jest taki lag, że nie wygląda jakby chciały. Dobra. No znowu. A to było halsko, widzieliście to? Tak halsko rzuciłem granat między nimi tam i chaos. Szybko, szybko. Co, do portalu. Nie, jeszcze portala nie ma, jeszcze ale... Nie ma. Zaraz będzie. Pojebał ich z tymi granatami. No nie. O kurde. Nie, to jest, nie? Kulą energetyczną. A ja mam. O. Czekaj, postawię wieżyczkę. Skurde, broń alternatywna, patrz, tak? No dobra. Nie. O, widziałeś? Już? Jeszcze nie? Był ustabilizowany. Do pożycie. Żyćko, swimming in the ocean. Dobra. No już. A, jest piękny, chłopaki. Do portalu, chodźcie. Nie mam... Szybko. 10, 8, 7, szybciej! Well, szybko! 4, 3. Nie wiem, jak my się tu wcisnęliśmy, no ale dobrze. Ktoś mnie wypycha. Okej. Dziecimy się tutaj jak pikle normalnie. Uff. To możecie sobie w nas strzelać. Ja też mogę? Wow. To nic nie da. Jacket umarł, nawet nie wiem jak. No ja też nie wiem. Podskoczyłem do góry i zginąłem. Dziwnie to wyglądało, ale dobra. Rada na przyszłość, nie skakać w portalu. Wiesz, że ja nie skakałem. Muszę przeładować, no i... Level change. Dobra, witamy po przerwie. Cicho! Się zdziwiłem. Co się zdziwiłeś? Że takie coś wyskoczyło po level change. Jak się rzucili, kurde, jak szkodniki normalnie. No ja nawet się nie będę rzucał, bo... No. A ty co, dziadku? Mam pewny pancerz. I jestem dziadkiem. Ja mówię o tym dziadku. To gdzieś był... To jest pan profesor. Wydubię mu oczy. Dobra, jeszcze życie by się przydało. No jeszcze może co, co? No przepraszamy bardzo, że chcemy żyć. Hamburger. Wybaczam. Cicho, z tego co pamiętam, to tu było... Jej, nasz kaktusik do teleporta. Słynny kaktusik. Sorry. Ktoś chce przeczytać książkę? O, cukier, może ty. To są kawałki manhaków. No. Gdzie? Tutaj. Aha. No i co, psuje mnie, nie? Jak... Nawet nie pamiętam, jak to się psuło. Musisz naładować mnóstwo rzeczy i w końcu się uda. Teleportywuj! Mówię ci, ja tutaj w Half-Life'ie to ze 3 godziny siedziałem, żeby to rozwalić. Teleportywuję! Quella teleportuj!
No i z Quella nóg wysypało się coś, nie? No nie wiem co. Teleportywuj Quella. Działa. Nie teleportuj. Myślę, że mnie strzeliło. Dostałem książką. Dog, jej. Dog. Cześć, Dog. Cześć, Dog. Co to za jedno oka abominacja? To jest Dog. Dog. Nasz przyjaciel. Dog in the fog. Stalicą? Dog in the fog jest bardzo dobre. Dog, chcesz broni? Dog, chcesz kość? Aport. Aport. Dog, grab one, it's hot. Patrzcie, jestem. No i reklama Old Spice. Siedzę na dobę. Incoming! Czekaj, że jak będziesz szedł, to też będę cały czas na nim siedział. A jedno. Nie jestem Gordon, spierdalaj. Jestem Agent Bukowski. Agent Bukowski. Tam jest L. Wstrząśnięty, niezmiesiany. Słucham. Kogo słuchasz? Stawiony, niezmieszany. No dobra, no i też. Do kogo mówiła? Do Gordona. No to Houston. Jest z nami Gordon. Wezmę sobie cały ten pancerz. Tu jest ammo. Niam, niam, niam. All this pancerz. Niam, niam, niam. Niam, 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 niam. Dobra, Doc, prowadź. Nie czep mordą, tylko prowadź. On się cieszy. Może nas widzi. Aha, mamy skoczyć? No dobra. Cześć. Witamy po przerwie. Dam, dam, dam. Dobra, idziemy, bo komu w drogę, temu szkło w nogę. Śmieszne. Wiem. Może to zawsze. Zawsze mniej było. Dog, pogniewasz się jak poproszę. Dropsik. Żebyśmy... No, dropsik. Dropsik. To chcę ze stałkiem. Dobra, Quell. Ała! Ja przy nim stałem! Nie wiem, tam Dog musi rzucić autkę, żebyś uważał. Kipiony robot, nie lubię go. Nie jest przyjazny. O kurde. Wow. Wcale nie, chciał mnie zabić. Nie, tutaj nic nie róbcie, tutaj Dog da se radę. Przyjechało mnie. No właśnie go wbił samochód w ścianę. Da se radę, mówię ci. Ile pewnie się zniszczy? Gdzie jest Dog w ogóle? A tam jest. Bawi się z samochodem. No szkoj, prawie mnie znowu zabił! Oj, się tak, Boże święty. Pierdolony robot, prawie dwa razy zabił mnie jebanym autem. I to raz pancernym. To jest nie przejdź do mnie masz karo. To jest pipsiuś. Z Dog. To jest Dog in the Fog. Najlepsze piwo. Dziękuję. Tu będzie G-Man. Gdzie? To jest Fog in the Dog. Fog in the Dog, ale śmieszny żarcie. Wiem. Taki suszarek. Gdzie się musiało tu iść? No właśnie. Patrzcie na Doga. Poradzi sobie. Zaraz, za chwilę mi kurwa ten dropsik na życie zrzucił. Z dropsikiem pojechał. O, dzień dobry. O kurde. Aaaa! Nie przygniotło, nie? No nas przygniotło z Quellem. Mi się zdaje, że my powinniśmy się spieszyć, bo to się składa. No to tutaj, tędy droga. I tu będzie G-Man, nie? Przez chwilę. Nie wiem. Tutaj będzie G-Man. Patrz szybko, tutaj, w telewizorku. Gdzie? Heś? Heś? Rozwalić! Jak mu lata ten! Co mu lata? Krawat! To tak fajnie wyglądało. Jaki kurwa krawat? Przecież gołą, nie gołą, tylko wrona próbuje mu wlecieć w potylicę. No. Nie widzisz? Krawat jak mu lata. Dobra, chodźcie dalej. Dalej, idziemy, idziemy. Jak rozbiłem ekran, to się wyłączyło. Może dlatego, że rozbiłeś ekran? Ej, możliwe. Dobra, patrz, także żegnamy ta się. Ta technologia w tym... to naprawdę. Żegnamy no się to w tak, tym odcinku. Pa, 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 wszystkim. Cześć. Pa, pa, pa.